Cześć wszystkim i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Monika i w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z haulem zakupowym ze sklepu Shein. W danym momencie na Shein panuje już wyprzedaż z okazji Black Friday i bardzo dużo rzeczy jest poprzecenianych. Ja dodatkowo mam dla Was kod zniżkowy na 15%, który się tutaj już dla Was wyświetla i ten kod zniżkowy to jest dodatkowe 15% do tych rzeczy, które już są poprzeceniane, a więc naprawdę warto skorzystać. Powiem Wam, że ja nie mogłam się zdecydować, nie wiedziałam co wybrać, dlatego że było naprawdę mega dużo fajnych rzeczy w bardzo niskich cenach. Tutaj mam dla Was 7 rzeczy. Czy są tu jakieś kurtki, marynarki i też spodnie. A więc jeżeli filmik jak ten Was interesuje, jesteście ciekawi, co ja sobie zamówiłam z Shein, zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest to bomberka, jest to taka, słuchajcie, bomberka bluzowata, a więc jeszcze teraz w danym momencie, bynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii, ją mogę kilka razy założyć, bo jeszcze nie jest u nas tak zimno. Wydaje się taka dość ciepła, ale wiadomo, nie jest to kurtka, jest to bardziej taka bluza. Ja się zakochałam w tych kolorach, dlatego że brąz, jak i taka teraz butelkowa zieleń jest mega modna. Ona tutaj ma rękawy z ekoskóry, ten brąz tutaj przy rękawach jest troszeczkę inny niż ten materiałowy, mega fajnie się łączą te kolory, mi się to bardzo podoba. To jest chyba S-ka, M-ka. Możliwe, że S-ki nie było, dlatego ją wzięłam w rozmiarze M. Bardzo ciekawa jestem, jak ona będzie wyglądać, dlatego już ją na siebie ubieram. Wygląda mega fajnie, jest taka oversize'owa. Wydaje mi się, że jednak rozmiar S by był lepszy, dlatego żeby był troszkę bardziej dopasowany, ale tak jak wiecie, ja lubię rzeczy oversize'owe, dlatego w żadnym wypadku mi to nie przeszkadza. Oczywiście ceny do tych rzeczy będą się wyświetlać w dole filmu. Ja zawsze Wam powtarzam, że ja lubię, jak te ceny są aktualne, dlatego że sami wiecie, że te ceny na Shein się bardzo szybko zmieniają. I wiecie, jak dodaję ten film, to chcę, żeby były ceny aktualne, żeby nie wprowadzać Was w błąd. Nawet całkiem fajnie wygląda do tego, w co ja jestem teraz w danym momencie ubrana. Ją sobie jeszcze zapnę, pokażę Wam, jak wygląda zapięta. Jak dla mnie, fajna kurteczka. Następną rzeczą, którą Wam pokażę, jest bluza. Tak jak możecie zauważyć, ponownie jest tutaj kolor zielony. Ja tą bluzę chyba zamówiłam w jakimś dużym rozmiarze. Tak, jest to rozmiar XL, dlatego że właśnie chciałam, żeby była oversize'owa. Ona jest taka trochę styl vintage, mi się naprawdę bardzo spodobała na modelce. Zobaczymy jeszcze tylko, jaki to jest materiał, bo jest taka bardzo przyjemna w dotyku. Czyli mamy 27% bawełna, 70% poliester i 30% wiskoza, więc jeśli chodzi o materiał, no nie ma masakry. Tam jeszcze macie opcję, że jak szukacie na przykład bluzy, to możecie sobie zaznaczyć, że chcecie, żeby to była bluza bawełniana. Wtedy Wam się pokazują tylko i wyłącznie rzeczy bawełniane. Nie przeciągam i ją na siebie ubieram. Bluza wygląda naprawdę bardzo fajnie, mi się mega podoba. Powiem Wam, że ten rozmiar XL, to nie wiem, czy do końca to jest taka XL-ka, dlatego że ona nie jest super duża. Ja bym powiedziała, że tutaj na rozmiar UK to jest bardziej taka 10-12, czyli taki rozmiar bardziej M niż XL. Wiadomo, zawsze warto się zmierzyć. Ja patrzyłam na zdjęcia, jak te bluzy wyglądały na innych dziewczynach i mniej więcej, wiecie, zobaczyłam sobie podobną sylwetkę do mojej, spodobała mi się, dlatego ja sobie zamówiłam ten rozmiar XL. Oczywiście zostawiajcie komentarze, co Wy myślicie i czy Wam się ta bluza podoba. Dla mnie jest mega fajna, ja ją na pewno będę nosić z bezrękawnikami. Bezrękawniki są teraz mega modne. Kupiłam też sobie właśnie taki w zielonym kolorze, dlatego myślę, że do tej bluzy będzie wyglądał bardzo fajnie. Ja już Wam pokazuję następną rzecz. Tutaj mamy spodnie jeansowe, są to dzwony, identyczne spodnie. Zamówiłam sobie na Shein dwa chyba hole do tyłu i one były w kolorze czarnym, bardzo mi się spodobały, mega fajnie wyglądają na sylwetce. Dość często je noszę, dlatego zamówiłam sobie takie same, tylko w kolorze niebieskim. Mam nadzieję, że będą też tak fajnie dopasowane jak i tamte. Ja je sobie zamówiłam w rozmiarze S, czyli dokładnie taki sam rozmiar jak tych czarnych. Są po prostu przepiękne. Ja Wam powiem, że w ostatnich miesiącach wszystkie spodnie, które zamówiłam z Shein, były bardzo fajnie się układały, układają, dlatego że większość z nich noszę na co dzień. Te też wyglądają przepięknie. Ten jeans, on jest taki cieńszy, nie jest to taki mega gruby jeans. Jeśli chodzi o mnie, one są idealnie dopasowane do mojej sylwetki. To rozmiar S. Patrzcie, nawet na długość są idealne. Naprawdę, jeśli chodzi o spodnie, ja z Shein bardzo rzadko mam się do czego doczepić. Bardzo fajny jest też ten kolor i zobaczcie, jak mega wygląda
przyglądają do tej bluzy. I ja już Wam pokazuję następną rzecz. Ponownie jest to kolor zielony i ona na stronie wygląda przecudownie. Jest to marynarka, kurde, jest troszkę wygnieciona. Już mogę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajny materiał, bardzo przyjemna w dotyku. Solidnie uszyta, tutaj z przodu ma złote guziory. Ja Wam powiem szczerze, że ona pewnie nawet i do tego będzie wyglądać fajnie. Dajcie mi chwilkę, ja to na siebie narzucę. Nie wygląda źle, ale jakoś mi ciasno jest w rękawach. Tak naprawdę możemy się ubierać warstwowo i nawet taka marynarka do takiej stylówki będzie wyglądać ok. Ale tu mnie troszkę ciśnie, dlatego ja ją sobie ściągnę i założę ją sobie po prostu na jakiś top. Myślę, że do tej stylówki wygląda ona dużo lepiej. Bardzo mi się też podoba, jak zielony łączy się z beżem. Jeśli chodzi o te spodnie, to one też są z Shina, jak i ten top, tyle że to jest kupione już naprawdę jakiś czas temu. Na pewno na jakąś niższą osobę, czyli ja mam 170 cm wzrostu, na kogoś, wiecie, 160 na pewno by obeszła jako sukienka. Następnie, co my tu mamy? Jeszcze nie dodałam, że ta marynarka jest w rozmiarze M. Tutaj mamy komplecik w takim kawowym kolorze. To jest taka kawa z mlekiem, w sumie gorąca czekolada. I tutaj ten top jest na guziczki, ale tutaj to są atrapy. One są po prostu tylko tutaj doszyte. On ma dekolt w karo. To jest taki crop top, myślę, do pępka i do tego są spodnie z rozkloszowaną nogawką, z wysokim stanem. Bardzo fajne jest to w dotyku. Ja mam chyba go w rozmiarze S. Jest to rozmiar S. Ciekawa jestem bardzo, jakby będzie wyglądał. Ja takie, słuchajcie, komplety bardzo lubię, dresowe, jak gdzieś potrzebuję szybko wyskoczyć, na przykład, nie wiem, zawieźć syna do szkoły, czy też na jakieś zakupy. One są mega wygodne i też bardzo fajnie wyglądają, do tego jakaś kurtka pikowana. Ja tu właśnie taką też sobie zamówiłam, zaraz ją Wam pokażę. Ale w sumie, zanim ja jeszcze ubiorę to, to pokażę Wam kozaki, dlatego że one nie będą później do tego pasować, a założę je sobie do tych spodni. Ja takie buty chciałam już od jakiegoś czasu. Na pewno je widzieliście, one są wszędzie, słuchajcie, na Instagramie. Wiem, że Zara też chyba je miała w zeszłym sezonie, możliwe, że jak i również w tym. Ja je zamówiłam w rozmiarze 39, jest to szóstka na rozmiar UK. Jedyna rzecz, która mnie martwi, to nie wiem, jeszcze ich nie przymierzałam, czy ja wejdę. Ja teraz zobaczyłam, że one nie są rozpinane na ekspres. Ja mam dość szeroką łydkę i boję się, że może mi się nie zmieścić, dlatego że one powinny tak trochę odstawać w łydce. Ewentualnie jak w nie wejdę, to możliwe, że będą dość dopasowane. Ale nie ocenia się książki po okładce, dlatego najpierw je sobie przymierzę i zobaczymy. Okej, weszłam. Jakoś je na siebie wcisnęłam, ale no muszę Wam powiedzieć, że ciężko było. W łydce są dość ciasne, ale są przepiękne. Nie wiem, czy do jakiegoś takiego dłuższego łażenia będą wygodne. To się okaże dopiero, jak gdzieś w nich wyjdę. Bardzo ładnie też noga wygląda. Wiadomo, zawsze noga wygląda fajnie w jakimś wyższym bucie. Wow. Buty mogę Wam polecić, ale jak macie dużą łydkę, to znaczy większą, bardziej rozbudowaną, umięśnioną, to no to musicie się zastanowić, dlatego że tak jak mówię, nie mają one ekspresu. Dobra, teraz już zakładam ten komplecik. Wow, wow. Wow, ja chyba tutaj nie muszę naprawdę nic mówić. Po pierwsze, materiał, jest on taki gruby, mięsisty, nic nam nie prześwituje, jest mega wygodny. Tutaj jeśli chodzi o brzuszek, to nawet nam go trochę tak jakby spłaszcza. Spodnie są idealne na długość, jak i również tutaj ten wysoki stan jest taki naprawdę wysoki. Bardzo fajnie wygląda z tym topem. Kolor przepiękny, on jest taki trochę prążkowany. Teraz zauważyłam, jak go na siebie ubrałam. Z całego serca mogę Wam go polecić. Już chyba mówiłam, że mam go w rozmiarze 8. I niestety została mi już ostatnia rzecz. Przepiękna kurtka, jest naprawdę przepiękna. Jest to kurtka z takiej ala skórki, ale to nie jest skórka, jest bardzo taki dziwny do opisania ten materiał. Kolor jest też przepiękny. Najlepsze to jest to, że 2 tygodnie temu widziałam identyczne kurtki w Zarze. Wiadomo, w Zarze kosztowały one jeszcze raz tyle, dlatego warto czasem sobie poszukać i zobaczyć, porównać te ceny. Naprawdę można dostać rzeczy identyczne. Zamówiłam ją w rozmiarze S. Z reguły kurtki z Shein wszystkie na mnie w rozmiarze S pasują. Ja już ją na siebie zakładam. I jest idealna. Ona jest taka crop, krótka, tu jest ta gumka do spodni z wysokim stanem. Mega fajnie będzie wyglądać. Cena tej kurtki nie była też jakaś, Bóg wie jak, wygórowana, a więc naprawdę warto. Oczywiście dodatkowo możecie użyć jeszcze mojego kodu zniżkowego i to będzie dodatkowe 15%. Zaraz on się ponownie tutaj dla Was wyświetli.
Nie no, mega jestem zadowolona. Bardzo mi się ten kolor podoba, no i tak jak mówię, ten materiał. To by już było na tyle. Muszę wam powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, które sobie zamówiłam z Shein, naprawdę mi się bardzo podobają. Nie mam się kompletnie do czego doczepić. Dobrze wiecie, że ja sama tam naprawdę bardzo dużo rzeczy kupuję. Tak jak mówię, tam jest też ta promocja z okazji czarnego piątku Black Friday'a, więc mega są poprzeceniane rzeczy, naprawdę się to opłaca. Zostawiajcie komentarze, czy filmik wam się podobał. Zapraszam również na mój Instagram. Ja tam bardzo często dodaję jakieś stylówki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki, pa!